Dzień dobry, rano 4 maja. Tutaj zakwit mi szczawik. Pokażę szczawika. Tak wygląda. Bardzo się cieszę. W takiej małej doniczeczce są liście szczawika, wymieszane oczywiście z, no jak to się nazywa, z koperkiem. Na dole też się cieszę, ponieważ laurowieśnia, co prawda, no to pewnie za mała donica, kupimy nową. Ale cieszę się, bo wybijają już z cebul lilie. Takie małe, orientalne, natomiast tutaj, gdzie są posadzone dwie kanny, na razie trudno powiedzieć, to być może coś innego, ale na razie nie widać nic. Idziemy przesmykiem do ogrodu. Tutaj jeszcze tylko powiem, że są same werbeny, ponieważ te pominajki niedobrze się czuły już w donicy. Również odgłowiłam już większość tulipanów. Natomiast ładnie wyglądają begonie, oczywiście z sadzonek tutaj na parapecie, natomiast muszę powiedzieć, że niezapominajki w donicach nie sprawują się zbyt dobrze. Przejdę do tyłu. Wczoraj wykonałam bardzo dużo prac w ogrodzie. Tutaj jest jeszcze donica z begoniami, ale na razie też ani słychu, ani dudu. Tak wygląda z lotu ptaka, znaczy z panoramicznie mój ogródeczek. Powoli myślę, że będą się przygotowywały azalie. To jest azalia żółta. Chociaż wiecie, bardzo cienista strona i na dodatek jeszcze rozpływa kamienia, które mogą odkwaszać glebę, więc no zobaczymy. Ostatnie przylaszczki. Już dominują liście. Wybijają też powoli paprocie między wybujałymi liśćmi scilli, czyli cebulicy. Proszę, kwiaty praktycznie już zanikły. Widać początek maja, zostały liście, ale pojawiają się powoli paprocie tutaj z tych pastorałów biskupich. Idziemy dalej. Bergenia cieszy oko od samego rana. Zorientowałam się w Błysłowicach też, że jest kilka, w arboretu, że jest kilka odmian bergenii. Takie duże, które zawsze mi się podobały, to jest po prostu inna odmiana, a ta cardiflora to jest po prostu zwykła. I ona będzie taka niska. Ja myślałam, że one rosną większe, ale po prostu człowiek się uczy. Tu są liliowce i muszę powiedzieć, że dosadziłam wczoraj oto te dwa liliowce, które kupiłam w arboretum na kiermaszu. Nazywają się chyba Silver Lance. Myślę, że będą bardziej różowe, ale zobaczymy, mogę się mylić. I przesadziłam troszkę tą niebieską hortensję do tyłu, żeby tutaj się mieściły liliowce i podsypałam troszeczkę nawozu do niebieskich hortensji, bo ona jest niebieska. Aczkolwiek u mnie nic nie kwitnie na niebiesko, więc zobaczymy, co będzie po dodaniu nawozu. A co tutaj jest? Czy ja to wsadziłam, czy to sta... A tak, jeszcze przesadziłam hortensję bombshell, która była w donicy, gdzie już jest lekko gnijąca gleba za altaną, w takim kąciku zapomnienia, do którego jeszcze wrócę. I tam wsadziłam mieczyki. Jakkolwiek ta donica nie ma odpływu, muszę wywiercić kiedyś dziury, tylko za bardzo nie mam czym w tej chwili. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy one nie gniją? No i tu są też wsadzone dwa liliowce. Oj, a ten drugi gdzie? Holender. Coś mi się tutaj... O, drugi jest. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak samo. I jeszcze oczywiście pokażę moją gwiazdę dni bieżących, czyli wiśnie North Star. Przy okazji zobaczę, jak pięknie szykuje się już Titania, czy ta jedyna przeżyła u mnie w ogrodzie porzeczka. Cały czas kwitną też szpigłowce. Tutaj jeszcze miodunka. Kwitnie też jabłoń Albrecht pruski. Bardzo się cieszę. I też w kąciku, ja tu przejdę obok drugiego szpigłowca, pomidorki i szczaw krwisty jeszcze nie wsadzone. To są sadzonki, ale czekam na donicę. I w kąciku tajemnic widać już, że powoli obumierają liście czosnków. Podobno to jest normalne. I główki się szykują już do jakby pokazania kwiatostanów lada dzień. No i w drugiej donicy u mnie zawsze troszkę z opóźnieniem w stosunku do innych ogrodów tulipanki.
cały czas jeszcze szafirki. Tutaj bardzo rosną mi też lilie, których mam troszeczkę w ogrodzie. A tutaj w donicach coś. Zobaczymy co, nie pamiętam co. Jaką mamy temperaturę? 14 stopni. Przy okazji widać jak bardzo ruszyły wisterie. Proszę, ale tutaj się... Ojojoj, jak się wspinają. Nie wiem co to będzie, czy nie trzeba będzie ich przyciąć. Pokażę też jak tulipanki ruszają. Różowe. I też zwrócę uwagę, też mój zapomniał. Zapomniana gwiazda, ponieważ biały szafirek posadzony niefortunnie na białym podłożu. No cóż, ale też jest piękny, wygląda jak pieczarka. Obok ruszają lilie, jedna, druga, widzę troszkę chwastu. I też szykują się już różaneczniki. To jest akurat pierwszy raz, to jest posadzony pod koniec tamtego sezonu różanecznik. Czekam na niego, chociaż też wsadziłam kurczę do kamyczków, to nie pomaga w zakwaszaniu glebu, ale no zobaczymy. Natomiast jeszcze pokażę migdałka, który cały czas pięknie kwitnie. Zdjęłam osłonę z huśtawki, jak widać. Migdałek jest cudny. Mój piękny migdałek, to jest migdałek trójklapowy. Tak jak mówiłam wcześniej, obok druga mała sadzoneczka, która sięga mi poniżej kolan. Faktycznie z jednym czy dwoma kwiatuszkami. I duża, która jest prawie mojej wielkości, czy nawet tuż poniżej, powyżej mnie. I na dole ma właśnie te piękne kwiaty migdałeczka. Oprócz kwiatów w donicach pokazują się też inne. W ogóle wybija coraz więcej innej roślinności, których jeszcze nie poznaję. Musiałabym sprawdzić na starych zdjęciach z ubiegłego roku. Ale tutaj na pewno też lilie przesadzone w rzośce darlejskie. Natomiast nie za bardzo dobrze wyglądają po zimie. Żurawki przesadziłam z innego kącika, żeby tam zostawić bardziej kwaśną glebę. Większość tutaj, natomiast w starym miejscu zostawiłam jedną tylko, zaraz tam dojdę. I też pokazują się inne tulipanki. Wsadziłam też nową hortensję tutaj. Nie pamiętam jak się nazywa, ale chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że mam tutaj Indian Summer. To jest odmiana Barbarysa. On jest bardzo malutki. Bardzo malutki. Sięga mi do kostek. Ale zobaczymy co to z niego będzie. Też bardzo odbijają wszystkie klematisy, wszystkie, tutaj też jest Polish Spirit, bardzo się tnie. Morwa, o jeden, jedyny rodzynek, w sensie tu narcyz, który reszta mi nie wybiła i też pozostałe tulipanki. Przejdźmy dalej, wybijają też hosty w liczbie trzech, jeszcze jest troszkę jacynta, ale resztka w sensie już się kończy i gwiazda dnia dzisiejszego, myślę, że dzisiaj jedynka, Złotlinkeria Rainflora o pełnych kwiatach, pochodzenia Chiny i Japonia, u nas raczej jako krzew, często jako solitary może być w grupach też sadzony, podobno tworzy duże rozłogi w ziemi. Jest ekspansywny, ale myślę, że to jest numer jeden. Numer dwa pewnie wiśnia North Star, ale też nie zapominajmy o tabule szarej Grefsheim, która nadal jest przecudna. Sięga mi już do pasa. Bardzo piękna. Z tyłu szykuje się jabłoneczka. Natomiast ta pendula, natomiast tutaj jest ten kącik odpadowy, który całkiem nieźle sobie radzi. Widzę, że jakiś nowy klematys wybija. Warszawska nikę, malutki, ale też coś z tego będzie. Tu jest trzmielinka, zimozielona. Ten głuk, co mam z nim zrobić? Rośnie wysoki, a kwiatów nie ma. No zobaczymy, najwyżej go przytnę. Tu jest drugi złotlin, mam dwa złotliny. Ale wyglądają jak jedna jedność. Piękne, prawda? Jeszcze pokażę, idąc tutaj powoli, wybijają też rozchodniki okazałe, ale nie chcę.
chciałabym dokupić jeszcze ze dwa, bo jak później na jesieni czy później lecie kwitną, są bardzo piękne. Zmarniały jeszcze dwie żurawy. Myślałam, że jedną zostawiłam, ale tu są dwie albo nawet trzy, ale wyglądają tak słabo, że nie ma o czym mówić. I wsadzona nowa azalia japońska, taka Kermezina Rose, czy troszkę nietypowa, kupiona też w Arboretum w Wysławicach, dokwasiłam ziemię. No tu jest też taki bidul, ale ma może jakiś jeden kwiat, bidul w sensie rododendron. Mamy kilka, dojdziemy do tematu, kiedy będą kwitły. Tu z tyłu też taki jeden bidul, coś tam pewnie nie tak z ziemią, może go dokwasimy jeszcze. Powoli też wybijają winogronka, winorośle oczywiście. Niestety, o tu też jakiś jeden tulipanek. Natomiast niestety zaatakowała kędzierzawość. Tutaj widać na liściach brzoskwini. Brzoskwinie, jest z nimi duży problem w każdym ogrodzie i mamy, i moim. Chociaż jedna tam się trzyma, tylko skoro to jest Alaska, to tamta pewnie jest Red Haven, bo inka padła. Dam jej jeszcze trochę czasu, już ją dwa razy potraktowałam miedzianem. Jeżeli choroba będzie nawracała, niestety ją usunę albo utnę i tutaj posadzę powojnika, który będzie się po niej pijał. No muszę też wymienić jakiegoś kawy. Są jeszcze resztki mszyc. Myślę, że większość padła. Zobaczymy, czy to wystarczy. Szykują się już azalie. Bardzo wybijają klematisy, natomiast tu Stefan szaleje. Stefan, może go tutaj gdzieś zaplączemy. Stefan szaleje i też zrobiłam porządek w kąciku winy, porządek z malinami. Wsadziłam tutaj hostę Fire and Ice, tak mi się wydaje, że to tam, kupioną w Arboretu. Podsadziłam jeszcze tu parę fasolek i kilka nasturcy. Zobaczymy, jak to będzie. I dałam w kąciku taką bidną, która prawie mi zmarniała, różę fery, której dość długo nie wsadzałam. Moja wina, ale cóż, w kąciku jest jeszcze więcej rzeczy, bo są też przywarki, troszkę bluszczu wariegata. O, ale najarząd wybił, ale wybił. Piękny, lubię go bardzo. I też widzicie, najpiękniej sobie radzi samosiejka, nie wcale ta hodowana z donicy, czyli nie zapominajka. Zobaczmy jeszcze brunerę do porównania. Brunera, no nie zapominajka, wyżej na liście, wyżej. Tutaj pojawiają się być może przetaczniki, muszę sprawdzić na kłosowate, muszę sprawdzić na zdjęciach. I też tu wsadzona, myślę, że ta Vula Douglasa przed winem. I teraz popatrzmy jeszcze sobie tutaj, co się dzieje z Mutli Złotym. Natomiast czy ta jabłon Gold Juwel ma jakieś kwiaty? A ja wiem. Tak patrzę i nie widzę. Tu jest cały czas mój Złotlin, Plain Flower. I jeszcze tutaj do gruszy konferencji. Na dole też ta była japońska, klasyczna. Konferencja. Może nie przemarznie, zobaczymy. Chociaż zimni ogrodnicy lada dzień. Tam w naszym roku przemarzła. Śliwa wiśniowa już przekwitła. Tutaj mam też jedną różę od Rzego Ranenburg. To jest wielkokwiatowa, która na razie radzi sobie dobrze i rozrosła się w końcu w czwartym sezonie śniegu. To się chyba tak nazywa śnieguliczka, prawda? Ale śnieguliczka biała. Chociaż ona jest chyba różowa. Ale to jest może pomylony opis, ale miała różne owoce. I kącik zapomnienia za altaną. Jeszcze nie wyczesana kostrzewa sina. No ale jak tu wyczesać takie pędy, które część jest dobrych, a część nie. Nie wiem, może przydałaby jej się też inna donica. Nie wiem, z tymi donicami to kłopot. No i tutaj wsadziłam kilka mieczyków, jeszcze zostało mi parę cebul. I też kompletnie nienaprawiona donica z krwawnikiem. Po prostu zwykłym krwawnikiem.
jeszcze do